Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj mamy ogólnopolski Dzień Pączków, czyli tłusty czwartek. Andrzeju, czy jesteś podekscytowany? Troszeczkę. Byłam bardziej czapeczką niż pączkami, co? Ale jedziemy. I fajnie, bo to są super ekstra pączki, takie wyjątkowe. To w zasadzie są donaty. Jedziemy po donaty do Urszi. Będziemy je odbierać w Urszi Traku. Zrobiłam już parę dni temu zamówienie. Także odbierzemy to. No i może takiego tradycyjnego pączka też kupimy. Chociaż pewnie wszędzie będą kolejki, ale może jakaś płótka albo coś takiego. Ale nie jestem fanem. Poza tym jedliśmy już takie, bo siostra zrobiła. To prawda, jedliśmy już takie w sobotę. No. Także tak, zabieramy was ze sobą, bo jedziemy przecież do najpiękniejszego, najsłodszego miejsca w Polsce. Chociaż tak naprawdę bardziej słodka jest cukiernia niż sam trak, ale jakby nie szkodzi. No, także wsiadamy w samochód i jedziemy po nasze pączusie. No i udało nam się odebrać nasze donaty. Jak możecie zauważyć, cukiernia wygląda bardzo ładnie, już tak walentynkowo. Pojawiły się tam serduszka. Muszę wam powiedzieć, że te nasze donaty są takie raczej malutkie, jak możecie zauważyć w porównaniu do mojej ręki. One się tak prezentują, no trochę biednie. Jednak klasyczny pączek jest dużo większy. Jeżeli chodzi o te pączuszki, ja je zamówiłam wcześniej i one kosztowały jakby 10 zł za sztukę. Więc przy tym rozmiarze wydaje mi się, że to sporo. No ale umówmy się, płacimy też trochę za markę, z której mamy te pączki. No pączek od Magdy Gessler 22 ziko, ale on jest kurde taki wielki, nie? A tutaj tego ciasta jest... Nie, aż taki wielki. No ale tego ciasta jest mało. Po prostu zwykły pączek. Dziurawy jest mały, nie? No ale masz fancy, wiesz, podanie i smaki. Fancy smaki. No dobra, no i co do smaków, to słuchajcie, będzie tu kokos z migdałem, będzie biała czekolada z malinami, będzie pistacja, słony karmel, marakuja i lotus. Ja jeszcze nie mogę doczekać, bo ogólnie się ślinia na widok. To co? Testujemy. Andrzej, od którego zaczynamy? Nie wiem, ten wygląda najbiedniej, ten z kokosem, co? No dobra. Mam taki sticky. Lepka jest ta. Na pewno są trochę inne niż pączki, bo są takie bardziej zwarte, nie? Nie są takie nadmuchane. Mhm. Ale mocno tutaj czuć tego kokosa. Mhm. Nawet tak w zapachu. To by się wydawało, że jest wręcz perfumowane, ale to nie wali chemią, tylko tak naprawdę fajnie smakuje kokosem. No. Chcesz to kończyć? A co, nie smakuje ci? No nie, ale potem nie oddam ci ostatniego pistacji. Trudno. Ogólnie spoko, nie są jakieś przesadzone słodkie. W sensie, nie mam takiego, że jem, aż mnie ślinionki bolą, że jest taki boom cukrowy. No ogólnie smakuje. Spoko. Naprawdę bardzo mi smakuje. Pierwszy ale, smak jestem na tak. Ale szału nie bym powiedział, że nie ma. W sensie dobre, ale nie, jakby tyłek mi został na swoim miejscu, nie? Dupy mi nie urwało. Spoko. To był ten najbiedniej wyglądający, więc jestem ciekawy, co będzie dalej. Teraz mogę wybrać, tak? No to wybierzmy tego, może tego, to jest chyba lotus, ten taki brązowy. Nie wiem, co to jest. Spróbujemy. O taki. A to nie jest słony karmel? Nie wiem, a wiesz, czy mi to smakuje? W zapachu i smaku mam... Masz takie jadłaś to już kiedyś, nie? Biskitu. To jest takie trochę piernikowe. Jak obwarzanek smakuje. No co ty gadasz? Nie? Wcale nie. Mm-mm. Nie. No. Ja bym powiedziała, że piernik. Jak taki korzenny, no. Takie ciastko korzenne. Jak ciastko korzenne, no. Co? Lecimy z kolejnym? Tak, aczkolwiek ciekawa jestem, czy za chwilę się nie okaże, że to, co przed chwilą jedliśmy, to może na przykład był jednak karmel. Nie wiem, ale smakował pierniczkiem. W kolorze. Ale to wygląda jak karmel. No, to patrzymy tego? Dobra, no to jedziesz. To uwaga, teraz test tego, co myślimy, że jest karmelowy. O, taki ładny jest. No, to jest karmel. Ale pycha. No. Pyszny. Ale dobre. Ale to jest pierwsze miejsce jak na razie. No. W pytkę, taki mega intensywny. No i jest słony, więc wiecie, nie zasładza was.
Cicho. To jest bardzo dobre, no. No. Ten książulo to nie ma ciężkiej roboty. Czy tutaj nie ma, że tak powiem, co się różnić, no bo ciasto to wszystko jest to samo. Tak. Tylko różnią się te polewy. Dziękuję. To było. I ogólnie zjedliśmy już półtora, nie? No i nie mam takiego. Jakbym zjadł już półtora pączka, to nie miałbym dosyć. Nie, ja już się zapycham. No bo to jest takie mega zbite. To właśnie, bo na pączki są takie nadmuchane, nie? Lecimy dalej. Kasia się już nam odetkała. Powiem wam, właśnie zastanawiam się, czy to jest suche, czy to nie jest suche. Nie, po prostu jest gęste, takie zbite to ciasto. No, może tak. No i nie ma takiej pączek, marmolady w środku. Pączek ma jeszcze w środku jakby marmolady, a nie tylko na wierzchu, więc wiecie, to ciasto od środka wydaje się jeszcze bardziej wilgotne. Andrzeju, na które masz ochotę? Znaczy, marakuja, mam mega ochotę na marakuję, ale obstawiam, że to będzie dosyć intensywne, więc chyba bym zaczął od tej białej czekolady i maliny. No dobra. Na pewno to jest sprytna sztuczka, bo to jest liofilizowana malina, nie? Dobra. No jak ktoś lubi białą czekoladę, a ja lubię, dałabym go na drugim miejscu. Ja na trzecim. Tylko żadne te wiórki były chyba, wydaje mi się, lepsze od tego. Mało czuć tej maliny. To się trochę czuć, ale nie aż tak. Ja mam jej mało, bo ty masz, ja mam głównie czekoladę. No dobra, żebyś mi się trafił bardziej pomaliniony ten kawałek. Ale... Jeśli ktoś jest fanem białej czekolady, albo czekolady po prostu, to myślę, że mu to podejdzie. Ja kocham czekoladę w każdej postaci. No i mi to chodzi. Ale powiedzieć, że w tym momencie już mam takie... Chyba się najadłem. Jednak to nie jest proste żreć i nagrywać. Musieliśmy to przepić. Walczymy o życie. Nie jest lekko. Teraz idzie zielony orzech. Pistacjowe. I ja już wiem, że to będzie mój numer jeden. A ja pewnie zjem gryza i zostawię Kasi, bo nie jestem jakimś fanem. Ale widać, że są to pokruszone. Taka... Oprócz tego jest ta polewa taka, to jest jeszcze są takie pokruszone orzeszki na górze. No ale już kocham pistacje. Nie lubię pistacji za bardzo. Ale mega intensywne. To jest najbardziej intensywny smak. Chyba po tych korzennych, zaraz. W sensie najbardziej, a potem korzenne były. No, wpyte pistacjowe. Pyszne. To co, pyszne. Na to czekam? Mała kuja. Boże, umieram. Andrzeju, może sami spróbuj. Tak? Dobrze, bo ja nie zjadam tej pistacji, tutaj leży dla Kasi, bo Kasia jest fanką. To jej zostawiłem, a ja sobie wybieram takie obolany. Też jest obolany. Też jest sticky. Lepi się. No. To jest to. Dobra, tak gryzę. Ale cytrusowy. Trochę kwaskowy, ale wpyte intensywne. No, wygranko. To jest najlepsze. Jak dla mnie. Super intensywne. Takie cytrusowe. Kwaśne trochę. No, mega fajne. Czyli co, pistacje na pierwszym, czy co? Znaczy tak, ponieważ mamy różne typy smakowe, przejdźmy do hierarchii. Dałabym to i to ex aequo. No. Czyli dałabym ex aequo na pierwszym miejscu pistacje i marakuje. Na drugim miejscu ja bym dała słony karmel. Potwierdzasz? No. Dobry był. Dla mnie na trzecim miejscu jest biała czekolada z malinami. Okej, okay, tu bym się zmieniał. Ja bym na trzecim miejscu dał ten lotus, czyli ten pierniczkowy, powiedzmy, nie? Potem dałabym chyba kokos i na końcu dałabym lotus. Ten pierniczkowy okay. Mi aż tak nie potrzebny. To ja potem pierniczkowym dałbym kokos, a na końcu tam z malinami chyba. Albo na równi, bo w sumie jeden i drugi był nie tak samo. Tak dobry. Naprawdę one wszystkie są, słuchajcie, smaczne. To jest kwestia tego, co komu podchodzi bardziej. Po prostu jakie smaki bardziej lubicie. Taki nietypowy test dzisiaj od nas.
Także gdyby ktoś był zainteresowany, no to tak normalnie w sprzedaży te donaty nie występują, tylko w tłusty czwartek, więc jeżeli jesteście z Warszawy lub jej okolic, to zapiszcie sobie, żeby przypilnować w przyszłym roku tłustego czwartku, bo można te ponczusie zamówić, żeby mieć pewność, że dla was nie zabraknie. No i wtedy po prostu się je odbiera w cukierni ładnie zapakowane. Kończymy? Kończymy. Dziękujemy wam bardzo. Dajcie znać w komentarzu, ile zjedliście pączków w tłusty czwartek. No, to jest... I czy lubicie jakieś z nadzieniem, czy takie same poluksione, jakie tam i lubicie? Z lukrem, czy z cukrem pudrem? No. To są bardzo ważne pytania. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować kanał. Dziękujemy wam bardzo. Cześć. Uwaga, widzu. Mówię po książulowatemu. Uwaga, widzu, teraz małe sprostowanie. Nie dawał nam spokoju ten lotus, bo nam się to kojarzyło z kwiatkiem, więc myśleliśmy, że to będzie coś, nie wiem, bardziej takiego cytrusowego czy owocowego. Zgooglałam to i okazuje się, słuchajcie, że lotus to legendarne ciastka korzenne. Także jesteśmy ignorantami po prostu. Te ciastka, o to tak to wygląda, słuchajcie. Także tak, ale... Plus jest taki, że nasze kubki smakowe jednak coś tam czują. Ja na przykład się czasem bałam, że przez to, że żre tyle chili, już nic z nich nie zostało, a wyczułam te ciastka korzenne. Przypomnę, Andrzej, co tam czuł? Na początku powiedziałem, że to obwarzanki. Ej, ale potem się poprawiłem. Obwarzanek, a ciastko korzenne, czajcie. No bo to jest takie pierwsze skojarzenie miałem, no. No dobra, w każdym razie lotus to ciasteczka korzenne, więc to, że ten donut smakował ciastkiem korzennym, ma sens. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia.